Hej, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na S35. Dzisiaj Mix z S35 i S35, czyli Double Mix. <laughs> tak, moi drodzy. Tak. Oczywiście, Joke nie ma w 28, jest S35, więc miksy się teraz będą nazywać. Oszukane miksy. Aha. Dobra, co dzisiaj, moi drodzy? Dzisiaj, tak na szybko, jakiś przegląd tego, co tu się działo przez okres świąteczno-noworoczny. Plus standardowo, czyli nasze pupile, portale i tak dalej. Kibelek zrobiliśmy, ataki zrobiliśmy. Wiedźmuchę zrobiłem. Znaczy kowala. Dowiedźmy wrzuciłem dzisiaj dwie broni, które pamiętacie miałem, więc wpadło mi trochę pieniążków. I jest spoko, więc zaczniemy chyba na spokojnie od portalu Gildi. I tutaj ważne jest, żeby to dobrze siadło. I ważne jest, żebyśmy tego dymidża wklepali trochę. Tak, z 200 milionów. <laughs> oczywiście. Oczywiście. No, oczywiście. Unik, 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 unik. I fajnie było. Pozdrawiamy wojownika z unikami. Wbiliśmy 20 milionów, może, a może i nie. Nawet nie pokazuje nam. Wstyd. Ja trzeba by odświeżyć stronę, wtedy by było. To jest ważniejsza rzecz. To jest ważniejsza rzecz. Czy zabijemy żyjącego azmo dzisiaj? To jest. Dużo ważniejsza sprawa dla nas. To, to jest mak, czyli raczej marne szanse. No musiałyby tu naprawdę siąć nam jakieś mordercze krytyki, a jemu nic. O Jezu. E! E! Jest kolejny! <laughs> 31 milionów wklepałeś w portal Gildi i podpowiada mi Staszek na czacie, na Twitch czacie. Dzięki. A, jest, jest, jest. Padł, padł szmaciu. Padłóż Maciuch, plum klaserek do góry, plum. 30 portalik, plum. No i dzień się zaczyna bardzo dobrze. Jak wygląda sytuacja tutaj w podziemiu? Stawiamy już trenera 15. Wehikuł 15 już jest. Zbieramy Aweczkę. A no właśnie, możemy sobie tutaj przez bażanta przejść i zrobić parę ataczków, 48 tysięcy. Nie jest to super drop. 50 tysięcy z ataku, 12 ataków, czy tam 13. To jest raptem tam 600, ileś tysięcy. Dusz, to nie jest jakiś kosmos. Po tych paczkach 30-milionowych z eventów, to te 600 tysięcy, to wiecie, to jest takie nawaciki, nie? Kiedyś to byłby szał. W tych starych paczkach to takie ataki. To byłby szał. To byłoby po prostu. Mistrzostwo świata, a teraz takie 600 tysięcy to po prostu sobie doszło do tych milionów, i eee... tyle, nie? No dobra, co tu do ciekawego mamy? Eee, mam tu parę rzeczy, które chcę wam pokazać, zanim przejdziemy do pupili, ponieważ chcę trochę wyczyścić sobie pocztę. Och Boże, napaleniec leci. Popie! już ci mówiłem. Już ci mówiłem, o. Zamiast grzyby na arenę wydawać, to trzeba było tym czompem. Przeklikać sobie jakiegoś lepszego peta, a nie Infernixa i zwalić sobie pety. I zwalić sobie pety na całe życie <grytania> i opóźnić sobie 20 peta o miesiąc albo o półtorej. Zamiast na arenę wydawać te grzyby, to trzeba było sobie zabić Smukiego tymi grzybami i sobie zrobić porządnie pety, a nie tak podniecać je filowym rankingiem, a mieć tragedię. Dobra, te bitwy z też możemy odznaczyć. Raz na jakiś czas po prostu się broniliśmy. To zostaje, Lochy zostają, wieże są do nagrania. Strażnik to jest do nagrania, strefa wieża yy, Heraldon. Pokażę wam Heraldon, Heraldon jest też do nagrania, natomiast Heraldon jest przykładem tego, jak yy, walki wojowników w petach są niesprawiedliwe. Yy, wygraliśmy z tym Heraldonem, natomiast pokażę wam te pety i powiem wam śmieszną historię. Tym oto Paladonem 65 zabiłem tego oto Heraldona i jego, i jego też karmię. I jego też karmią. Dlaczego jego też karmią? Bo to mak. Bo to mak, on nie ma fochów na uniki, on nie ma fochów na bloki, on nie ma fochów na jakieś zdradzieckie tematy. On po prostu wali w mordę, nie? Siądzie mu krytyk, to zabije. Nie siądzie, to nie zabije. Ale nie ma tu jakichś bullshitów typu 3 uniki, 5 uników i takie tam. To jest po prostu dymycz. Dlatego tego karmię w pierwszej kolejności, bo jemu bardziej ufam, tak? Jemu po prostu bardziej, ee, bardziej ufam. Eee, natomiast Jednoroga zabiłem ptasiem 98. Powiem wam śmieszną historię. Puściłem ze 150 grzybów yy, paladonem na jednoroga. Raz do połowy życia zszedł. Raz. Puściłem ptasia 100 grzybów. Były chyba dwie próby na 700 tysięcy, że mu zostało. Odpaliłem następne tam 20-30 prób. Padł. Nawet nie zdążyłem zapisać tej walki. Tak się szybko to wszystko wydarzyło, że nawet nie byłem w stanie. Natomiast to są te standardowe rzeczy, bo ta walka ptasia na jednoroga, to jest to samo co topesz na topesz na jaduna, jeżeli pamiętacie serię z w9, bez trenera ja toperzem przeklikałem jaduna, natomiast tutaj na serwerze jest na przykład kubus, który z trenerem też go przeklikał, tak bo jeżeli zobaczycie sobie, to jest kolejna rzecz którą chciałem wam pokazać, jest topesz 100 i z 100 przejście na jaduna tak, więc to nie jest jakiś tam cud, i tutaj na, w tym miejscu chciałbym Pozdrowić szarpa. Pozdrowi szarpa, który na W26. Tak się zafiksował w tepety, że z siorba poszedł w toperza, potem w Don Ginjona. <grym> Mój drogi, zobacz. Nawet kubus zrobił toperzem Je Jaduna, A ty jakieś Don Ginjony. To jest jakaś przykładowa walka tego ptasia na jednoroga, jak mu... O to nawet nie ta walka, którą chciałem zapisać. Zapisałem jakąś, która została to tam 700 tysięcy, ale to widzę, że mi się nawet save'y pomyliły. Okej. Okay. Więc to jest też nie do pokazania. Do pokazania jest ostatnia wieża, ale oczywiście tę wieżę też nagramy jako walkę. Ostatnią widzieliście ponad połowę życia za kolak zdjął. Poszły nam trzy hurgridowy, hurdrigowe loty. Trzy hurgridowe lochy. Piko! Ej, Maciek! Jak to zobaczysz w jakikolwiek sposób, to zobacz, czy donate dostałeś. Ej, zaraz zobaczę, wskoczę tutaj tylko nacisnę guzik. Ej, ej, ej piko 444. Piko, miało być piąta, widzisz piątkę, czyta Iwona 444, nie czyta Iwona, ale widać, widać, dziękuję. Zakładaliśmy się, czy wygram walkę na arenie z Bażantem, czy nie. I Piko, prawie dotrzymał słowa. Amir, Amir Daro, nie dotrzymał słowa. I co? Ta walka była o tyle fajna, że, że ją wygraliśmy. I ta walka kosztowała mnie sporo grzybków nawet. Z 200 pewnie. I siadła nam takim, powiem wam, lekkim fartem ostatnich krytyków. Tu jeszcze miałem tą bronię piską. I tu siadł krytyk za 20 milionów. No to nie było. Powiedzmy, no to było szczęście, nie? Natomiast te dwa kolejne, które padły, to były za jednym grzybkiem. Nie wiem jak to się stało. Ci magowie tu trochę słabsi byli. Po prostu kliknąłem raz. I ten zginął. Psy już jakiś tam bord. Nie wiedzieć czemu, niby to mak niby 70 milionów heltu, no ale jakoś mi siadły te krytyki. I tu jeszcze zobaczcie, ledwo ustał i to z overkillem i dostałem fajny pierścionek epicki. No i ten też za jednym grzybem padł, mag. 64 miliony, no właśnie zobaczmy, 64 miliony życia i 16,5 tysiąca z ręki, z ręki, Boże, inty. To bardzo ciekawe, bo teraz i tu dostałem jakieś tam buciory, które czekają na swoją kolej do wiedźmy. To będziemy nagrywać? Nie, bo to są stare lochy, które już nagrywałem. Chociaż... Nie wiem sam. To jest jeden z plugawych nietoperzy, który pokazuje skilla w Tornadzie. Co tu jeszcze mam? Loch, loch, wieża, loch, loch, wieża, środowisko, pupila, to jest do nagrania wszystko. A to czemu nagrałem? Czemu to nagrałem? Dzyńka 100. Czemu to nagrałem? Dzyńka w co? A wliska. No widzicie. I wroguna. No też ciekawe. Na Paladona się nie wyrobił. Aczkolwiek jak widzicie, można przewalać grzyby na arenę. Hmm. Ale pety mieć gówniane. <śm> I to wszystkim polecam. Wydawajcie grzyby na rzeczy, które są nieistotne. A później w Petach ma się 3 miesiące plecy. Dobra, zrobimy sobie jakieś tam trzy ataczki, bo chcemy coś tutaj sobie zbierać. Eee, Okej. Okay. Eee, no właśnie, co chciałem pokazać wam, bo tu teraz jest ta dwójka wybrańców, która też jest magiem. No właśnie, sprawdźmy, czym oni się różnią od tego eee, 16,5 i 64 miliony. 16,5 i 64 miliony. A ten ma 17 i 19 milionów Heltu więcej. 19 milionów Heltu więcej. Ja tam zrobiłem overkill na jakieś 13 milionów. Czyli ta dwójka wybrańców jeszcze taka do końca mogli chyba nie jest. Ale jest już blisko, ale jest już blisko. Ja tam zrobiłem 12 chyba milionów overkilla, nie? Więc przy jakichś dobrych tych krytykach pod koniec jestem w stanie go pacnąć. Nie. Tylko, że teraz zmieniłem broń, mam trochę gorszy rozrzut. To też jest istotne. To też jest istotne, że mam troszeczkę gorszy rozrzut. No ale. 21 39. No mogłem tą próbę 21 milionów zapisać. Spróbujemy ją odnaleźć jeszcze raz tak na szybko. Tak na szybko jeszcze tą próbkę spróbujmy odnaleźć. Także polecam wszystkim Chomp w Infernixa player. Na W28 jaskarabarę zabiłem 50 grzybkami, ale spoko. O! Dobra. To jest próba, którą możemy sprawdzić. Naginaj stary grzyby, naginaj. Laja cię lubi. Jest krytyk. jest krytyk. Jest krytyk. Jest krytyk. Jest krytyk. Tu nie było jednego krytyka. Tu on zawalił. Jest krytyk. jest krytyk. No dobra, e, tak, szczerze to nie jest jeszcze Mugliś, jednego krytyka tylko nie dałem, on by raczej mi tych 15 milionów więcej nie dał. No nie oszukujmy się, nie oszukujmy się, to nie jest Mugliś, to nie jest Mugliś, tak samo jak ten lugawy nietoperz się zbuntował ostatnio i też już. Pamiętacie tą serię na W9, była taka seria nietoperzy, która mnie denerwowała i to jest właśnie ta seria, w trakcie której jestem. Jeszcze chyba 3 nietoperze, 2 albo 3 nietoperze i będzie już troszeczkę luźniej, ale na razie musimy się tutaj pomęczyć z tymi nietoperzami. No i tu nic więcej nam nie popadało. Generalnie wygląda sytuacja jak wygląda. W pupilach, w wodzie już jesteśmy troszeczkę spokojniejsi, ponieważ już ten Hydrowir 61 już potrafi bić i już dobija rywali. Tutaj jest już w ogóle dziwna sytuacja, bo ten Paladon nie jest wcale jakimś takim koksem, no ale też powiedzmy, że jest trochę mocniejszy już od tego Ptasia 98 załóżmy. Nie? No i czekamy, kiedy Heraldon rośnie, natomiast tutaj. no To combo jest naszym najsłabszym żywiołem w tej chwili. Tyrek 82 to już jest Koks. Jadun 91 to już jest morderca. No i Rozpir 73 też sobie tutaj będzie radził z wykończeniem, więc analizując nasze pety i naszą sytuację i naszą sytuację obecną w PETAch. To zdecydowanie najgorszym żywiołem naszym jest światło. Potem źle wygląda woda, chociaż ten hydrowirus jest spoko. No i mocniejsze, to jest ziemia najmocniejszy, jest mrok. Później jest ziemia, później ogień. nie? Mamy rywala Tomahawka, który ma 250 karmin. To jest żywioł ziemi, więc można się spodziewać wykiadły jakiegoś dość wysokiego, więc powinniśmy uderzyć którymś z mocniejszych petów. Tutaj ptaś może sobie nie poradzić. Paladon może nie dobić. Hydrowir też może nie dobić. Więc zostawimy sobie to na jakieś łatwiejsze walki, a tym pójdziemy na jakieś trudniejsze walki, to na jakiegoś mega koksa, jak trafimy. A te dwa żywioły na średnich mega I myślę, że po prostu zrobimy mirror ziemi na. E, mirror ziemi na ziemię, nie? Mirror ziemi na ziemię. Nasz ponikoni jest koksem, lisowilk. No dobra, czyli jednak nie wykiadło. No nasz wykiadło powinien wygrać z tym lisowilkiem. Ale zobaczcie, z Lisowilka, czyli z 13 peta też na Tyrka przeszedł, tak? Czyli te 13 pety, tak jak to wcześniej było, przechodzą na 20. Yy... I patrzcie co ten Lisowilk zrobił mojemu wykijadle. Oh my god. <tryk> tyrek. Aha, dobra, Tyrek. Tyrek już jest. Tyrek już jest, zobaczcie, dobrym zabezpieczeniem. Tu wykiadło 9. I go później zdobył i myślał, czy zacząć karmić chyba, jednak zdecydował się na liska. No i tyrka jakiego masz? Czerbun 17 jeszcze? Tyrek 9. Jakoś tak dziwnie pokarmione te pety. Czerbun 18, tyrek 9. Nie wiem, za dużo to było chyba widocznie jeszcze przed tym patchem i za dużo mu jabłek poleciało. Może. Nie mam pojęcia. Nie interesuje... nie interesuje mnie to. Dajczo, 200 karmiń, 13 petów w ziemi, czyli 5, 9, 10, 10, 10. powiedzmy, że... Tu w tej linii ma ostatniego peta. I myślę, że to jest nasz żywioł na odpalenie na odpalenie światła. Tak myślę. Dzyńka przeszła. No i tutaj też, patrzcie, a tu nas zaskoczył wikiadłem. O Chryste. No to będzie wesoło. Czy ptaś i paladon to dobiją? No może być śmiesznie. Hashtag wiara, dokładnie piko aż tak wiara. O kurde. Och, dobrze ptasiu. Nie! Ptasiu! Dobrze ptasiu. Dobry ptaszeczek. O, jaki mały ptasiunio. Jak to mówią, mały, bo mały, ale wariat, tak? Mały ptaszek, ale wariat. Drugie przysłowie mówi o... Jak to było? Mały bo mały, ptasio, ale jak... <laughs> Ptasz wełbie huczy. Kreatiwer. Hmm. Ciężkie te dylematy. Kreativer hmm. jest dość mocnym graczem, jeśli chodzi o pety. Widzieliście, że tam czasem nam jakieś unlucky weszło. Ale zastanawiam się, czy to jest gracz na mrok, czy to jest gracz na ogień. Hmm. Czy coś gorszego może mnie tutaj spotkać jeszcze w petach niż Kreativer Jakiś Rivo może jakiś, nie wiem, outpick, może jakiś, nie wiem. No to są dość mocne te nasze pety, więc. Więc powinniśmy sobie poradzić. Czy ogniem, czy mrokiem powinniśmy wygrać wszystko. No nikt nie ma tych piątych petów na takim levelu, żeby one walczyły. Tych dwudziestych petów. Nawet jak przegra nasz Smokey z tym WikiJadłem. To jak widać. Ma małe szanse. <laughs> Och, zadał sobie jednego hita. No dobra. A tak fajnie miało być, miał smoki wygrać na czysto. Tyrek 46, to jest dość spory Tyrek. To już jest dość spory Tyrek, to już jest Tyrek. Widzicie, dlatego wam mówiłem, że ten gościu ma jedne też z mocniejszych petów. Ten Tyrek niedługo zacznie walczyć. Oczywiście to nie jest nasz Tyrek 84, który zmiata już wszystko co może. Ale ten Tyrek <laughs> zacznie już walczyć niedługo. Dobra, mamy z powrotem Toma I mamy teraz taką dla nas wielką szansę, że możemy sobie zobaczyć i przypomnieć, to był ponik 100, w liska 100 i po lisku 100 był, było nic w zasadzie, bo tamto to nie walczy. Czyli po lisku 100 było nic, czyli odpalimy tu wodę na Toma To powinno zbić sporo tego liska 100, a to powinno go dobić tego liska 100. Zobaczmy. Wolałbym rok zostawić na wypadek, jeśli trafimy znowu jakiegoś mocniejszego rywala z wykiadłem, tak? Wolałbym rybę odpalić na, na tego Liska, na tego Lisowilka. Bo będzie miała jakąś tam przewagę, tak? bo to 14. Pet na 13. Oczywiście ta przewaga może mało znaczyć. No, chyba żartujecie sobie ze mnie. Dobrze, och ryba, och ryba, tego było trzeba, tego krytyka na przełamanie. Wyglądało to tragicznie, wyglądało to tragicznie, ale ryba się przełamała. Hydrowir spokojnie by dobił tego liska pewnie, nawet więcej jak połowę, ale lepiej nie ryzykować, tak. Więc rybka swoje zrobiła, rybka zwana Wandą. Tu już wszystko pokarmiliśmy, no i mamy wesera na koniec. No... To powiem wam, że tutaj no to wjeżdżamy jak w masło, tak. Tu wjeżdżamy jak w masło, Siorb przegrywa, ale tu Ech, Jaryś wjeżdża jak w masło tutaj we wszystkim. No jak Jaryś przegra to ten Jadun 90 prawie to po prostu pozamiata tutaj cały serwer. Dlatego Jaduna jakbym wysłał gdzieś na wszystkie walki petów, to nie ma peta na serwerze, który podskoczył do mojego Jaduna. Po prostu nie ma. No nawet jak ten Lisowilk wygra, nawet bym chciał, żeby ten Lisowilk wygrał, żebyście zobaczyli mojego jaduna w akcji, ale... Jaryś nie pozwoli sobie tutaj na takie na takie zabawy. Eee, chciałbym, żebyście zobaczyli mojego Jaryśia w akcji. No Jaryś to jest morderca. 91 level. No on, on nie jest do zabicia. Ba, no tego Tyrka też nie ma nic na serwerze, co jest w stanie zabić. Śmiem wątpić czy coś by było w stanie nie zabić mojego rozpira. I Hydrowira, również wydaje mi się, że to jest jeden z wyższych 20 petów na serwerze. Oczywiście światło stoi najgorzej, światło będzie stało najgorzej przez długi, długi czas. Natomiast światło będzie miało mm, swoją metamorfozę i za jakiś czas światło będzie dość mocnym żywiołem. Dlaczego? To będzie jedyny żywioł, w którym będziemy mieli wszystkie trzy ostatnie pety, tak? Światło za jakiś czas będzie najmocniejszym żywiołem, czyli ostatni będą pierwszymi, jak to mawiają, Ponieważ do toalety 20 trochę czasu upłynie, zanim ją wbijemy. Do zakończenia Easterosu też. Więc tutaj będzie woda wyglądała bardzo słabo. Światło już widzicie. Mam trzy ostatnie pety, więc teraz kwestia tylko tego ile cytryn mi wypadnie. No 20 kopalnia to też jest nie tak odległe. Wydaje mi się dużo szybciej będziemy mieli 20 kopalnię niż zamkniemy Easteros. Jeśli chodzi o mrok. No to Janek szybko nie padnie. Potrzebujemy jeszcze kilkadziesiąt leveli. Ten piątek 13 też nas trochę zblokuje. No a portal. Mm, solo to jest długo. To jest długo. Więc moi drodzy, światło, jeżeli by. W ogóle gdybym dostawał 9 cytryn na przykład dziennie, dzień w dzień, to jestem w stanie w ciągu dwóch miesięcy zrobić takie mordercze światło, że to masakra, no ale wiecie, w życiu nie ma tak, że jest 9 cytryn. Yy, dziennie, znowu gawędziarz co się stało, znowu osiągnięcie za wieżę mi pokazało, spoko yy, spróbujemy sobie na koniec jeszcze plugawego nietoperza no i moi drodzy, robimy zakłady Twitch czacie, <coughs> czy ktoś chce się założyć piątek 13 to wrzesień tego roku no widzicie, to dopiero jeszcze kawał czasu czy ktoś się zakłada o to, czy wygramy czy przegramy, o piątala <coughs> ja Ja już wiem, czy wygrałem, czy przegrałem. Przegrasz. Ja o kikach chcę się założyć z gild i smura. Ja już wiem, czy przegrałem, czy wygrałem. Ja już nie mam pieniędzy, ale jak przegrasz, to mogę piosenkę. A jak wygram, to co? Dwie piosenki? Go, ptaś, 100. No, trzeba było poczekać, kurde. Nie! Przegrasz. No, przegram. Wiem, że przegram. Ja już wiem, że przegram. W momencie włączenia walki wiem, że przegram. No więc Quiz nam nie wyszedł, aczkolwiek teraz gdyby jakiś mocniejszy krytyk książ siadł albo jemu nie siadł krytyk cior, to byśmy to wygrali, ale niestety e, krytyk poszedł nie w tą stronę i... i to jest fajne w tych walkach, że idzie tam po 10-15 ciosów i decyduje jeden-dwa krytyki, nie? To jest fajne. Kowiek ja wiedziałem, skąd wiedziałem, że przegram? Wy macie zasłonięte złoto, które posiadam i żeby. E, natomiast ja nie mam zasłoniętego i widzę w momencie startu walki, czy. Urosło mi Saldo Golda, czy spadło, nie? To jest taki chytry, chytry trik jak wiedzieć czy się wygrało, czy, czy, czy przegrało. Moi drodzy, no i to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. 22 minuty dość sporo. Parę rzeczy wam pokazałem, parę rzeczy porobiliśmy, czy chcę coś tu jeszcze po zdejmować z zapisu, nie, no ale już mam trochę mm, przestrzeni. Do zapisywania sobie kontr, kontr, które niedługo już przestaną dla mnie być w ogóle ze znaczeniem, jakimkolwiek, bo jak wpiję twierdzę osiemnastkę, to będziemy już sobie raczej kołem budować elegancko boki, a twierdzę budować jak będą skarby lasu. Bo jeżeli zachowają te dropy, które były w skarby lasu, dalej, no to myślę, że to jest kwestia szybkości, kiedy, kiedy te dropy po prostu będą bombastyczne i kiedy będziemy sobie to wszystko. Budować. Na podziemie już nie, nie potrzebuję ani jednego grzyba. Mam wehikuł 15, serce, traktor. Trener się buduje. E, oczywiście nie będę go teraz skracał. Po trenerze budujemy kopalnię do 15. Potem jedziemy e, drzwi tortury do 15 na zmianę. I potem już obojętne, czy Władek, czy Gobliny, czy trole Wszystko na 15. No i później co? Kopalnie. Natomiast tutaj mm, buduję tą akademię. <laughs> Jakby mi się nazbierały surowce na i to chętnie bym ją sobie podniósł. No ale możemy tak dla sportu, hmm, dla sportu. Dla sportu, i dla radości z odcinka możemy sobie tą akademię podnieść na 14. poziom. Niech ma i niech sobie leci. Kopalnia na 15. No i akademia na 15, zanim z... będziemy sobie spokojnie dalej. 8 minut. 8 minut. 8 dni, 8 godzin. Czekać, zanim nazbieramy sobie na twierdzę, akademia niech sobie leci. Skarbiec pewnie kiedyś też zrobimy, natomiast ze skarbcem nie ma takiego ciśnienia, odkąd jedzenie przeszło do innego plecaka. Nie ma tu paniki. No ale koniec, moi drodzy, koniec gadania, koniec rozważań, koniec przemyśleń. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o komentarzach, pamiętajcie o tym, że Was lubię. Trzymajcie się się Mano. Papa!